Cześć wszystkim, a dzisiaj skrócimy sobie trzeci oraz czwarty odcinek czwartego sezonu LEGO Monkey Kid. Zanim jak zaczniemy, to koniecznie subskrybujcie, bo to naprawdę nic nie kosztuje. Wbijamy to jeszcze 5 w górę, no i już lecimy. Więc zaczynamy w mieście Chang'an, trafiliśmy tutaj w poprzednim odcinku. No i MK chce kupić jakieś antyczne pamiątki. No jednak taka waluta w tym mieście nie obowiązuje i ten gościu wzywa na nich straż. Uciekają i trafiają na Azur Liona, przynajmniej taką jego telepatyczną wersję. No i Azur Lion im w skrócie mówi, że po prostu muszą się dostosować, bo jeśli zmienią zbyt historię, to coś może złego się stać. No i przebierają się w bardziej stare ciuchy. I Azur Lion jeszcze mówi, że jeśli faktycznie ich więź jest tak mocna jak mówią, to bez problemu się powinni znaleźć ze przyjaciółmi. MK oraz Mei myślą, gdzie by tu zacząć i nagle słyszą, jak dwóch strażników rozmawia o Tangu Sanzangu. No, Tang Sanzang to jest jakby ta stara wersja Tanga. No i wyruszają oni do lasu, gdzie widzą, jak dwa demony właśnie próbują ugotować Tanga. No i Tang w ogóle ma wywalone totalnie, on mówi, że jeśli tak jest jego przeznaczenie, to po prostu umrze w taki sposób. No i Mei oraz MK ratują Tanga. Ten niby im dziękuje, jednak też mówi, że przemoc to nie jest najlepszy sposób. No i tutaj MK i Mei próbują mu przypomnieć, że są jego najlepszymi przyjaciółmi przecież. Ale ten totalnie nic nie pamięta. I dzięki złotej wizji MK widzi, że świadomość pana Tanga jest ukryta w ciele tego mnicha. No i Mei wysuwa teorię, że może jest to jakieś jego poprzednie życie. No i próbują go po prostu zaatakować. Nagle przybywa jakiś gościu, który tutaj ratuje Tanga. No i zaprasza go do swojego domu na kolację. No i MK tutaj mówi, żeby uwolnić Tanga, trzeba po prostu podążać za historią. Więc tak, docieramy do tego domu, przychodzi tutaj również Mei oraz MK. No i nagle przychodzi jakiś stary dziadek, który jest duchem i MK sobie przypomina, że taka scena była w Wędrówce na Zachód, jak Tang właśnie pomaga temu dziadkowi. No i to małżeństwo prosi Tanga o pomoc, aby uwolnił jakby tego dziadka, wesłał go do jakiegoś wymiaru, no bo im po prostu przeszkadza w tym domu. No i faktycznie Tang im próbuje pomóc, wyprawia jakiś rytuał, ale MK nagle dostaje jakieś wizji i przez przypadek ten rytuał psuje. Przez to cały ten duch staje się jakimś ogromnym koksem i zaczyna wszystko psuć. MK zaczyna mówić do Tanga i Tang sobie przypomina tak naprawdę, kim jest. I w skrócie mówi temu duchowi, że to wcale nie jest jego koniec, tylko nowa przygoda, nowy początek tak naprawdę. No i ten duch rozumie wszystko, zgadza się, aby odejść po prostu. No i właśnie ten duch ucieka. No i okazuje się, że Tang może się teleportować, no i przez przypadek teleportują się nad lawę. No i na tym kończy się odcinek. Drugi odcinek. Naszym bohaterom udaje się natrafić w inne miejsce, tym razem na bagno i tutaj ponownie ledwo chodzą z życiem. I tutaj dowiadujemy się, że tak naprawdę oni podróżują przez rozdziały wędrówki na zachód, co jest całkiem ciekawe w sumie. I nie trafili jeszcze na żadne oznaki Pixiego, Sandiego czy nawet Mou. No i Tang mówi, że po prostu totalnie nie rozumie tych zapisków Azur Liona. I też pyta się, co tak naprawdę ten Azur Lion w ogóle im powiedział. No i tak mniej więcej Azur Lion tutaj powiedział, czy w ogóle ufają, że naprawdę Tang ma aż takie moce. No i mówi, że ten mnich może podróżować przez czas oraz materię, bo był w każdym rozdziale. No i tutaj dalej Tang narzeka, że po prostu nie umie używać tych swoich mocy. Wkurza się on i po prostu gdzieś idzie. Gdy próbuje się teleportować, ponownie nie wychodzi mu to. I co gorsze, trafia do pułapki i przychodzi po niego pewna wielka świnia. Wcale nie wiemy, kim on jest. No i Tang budzi się w kotle i zauważa właśnie, że jest to Pigsy. Ten oczywiście w ogóle nie pamięta takiego imienia i Tanga też w ogóle nie pamięta. No i po prostu chce go ugotować. Bo okazuje się, że w tym wcieleniu również był szefem, serwował swoje jedzenie jakimś demonom po prostu i uważał się za najlepszego szefa kuchni na świecie. No i Tang dochodzi do tego samego wniosku, że po prostu są to poprzednie wcielenia tych naszych głównych bohaterów, no i że wewnątrz żubasz je, czyli tego starego Pigsiego, jest ten nowy Pigsy też. No i nagle jakiś demon przychodzi i pyta się po prostu, kiedy będzie jedzenie. Ten mówi, że będzie wtedy, kiedy on będzie chciał. No i właśnie widzimy tutaj bardzo dużą kolejkę do tej restauracji śmiesznej. Na miejsce również dociera Mei oraz MK i dochodzą do wniosku, że Tang jest dzisiaj na obiad po prostu. No i Mei oraz MK kamuflują się, żeby wyglądać jak te demony. No i Mei oraz MK dochodzą do wniosku, że nie ma co czekać w kolejce, bo Tang już będzie wtedy ugotowany i po prostu wkradną się tam kominem. No i tutaj ponownie Tang mu przypomina, że on jest przecież Tangiem, że musi go kojarzyć. No i tutaj mówi, że chodził po całym kraju, próbował różnego rodzaju jedzenia i że jest jeden lepszy szef od niego, który jest również bardzo do niego podobny. Oczywiście wiemy, że Pigsy to jest Pigsy, ale no. No i Tang mówi, że podzieli się przepisami tego człowieka, aby żubasz je mógł stać się najlepszym szefem kuchni na świecie. Pigsy zgadza się na tą ofertę, nawet w międzyczasie zaczął sobie coś przypominać. No i gdy już ugotował tą zupę i jej spróbował, to wszystko do niego wróciło. Przepraszam oczywiście Tanga, że chciał go zjeść. No i również do środka wpada Mei oraz MK i w międzyczasie wszystkie demony próbują się dostać do środka, bo dalej czekają na swój obiad. Gdy reszta próbuje uciec, to Pigsy po prostu postanawia im to jedzenie zaserwować mimo wszystko. No i w międzyczasie MK ponownie ma jakieś upośledzone wizje.
które szczerze dalej sam do końca nie wiem co oznaczają, no ale może się jeszcze przekonamy. No i Pixie serwuje to jedzenie tak naprawdę pokonując te wszystkie demony. No i odcinek kończymy na tym, że MK jest po prostu tym wszystkim zmartwiony tymi swoimi wizjami. Więc tak, to był skrót 3 oraz 4 odcinka sezonu 4. Moim zdaniem odcinki równie bardzo fajne co poprzednie. Wyczekujcie oczywiście kolejnych analiz i koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek, jeśli jeszcze go nie widzieliście.